Samodyscyplina jest formą miłości. Powiem to jeszcze raz. Samodyscyplina jest formą miłości do samego siebie. Myślę, że dla niektórych osób słowo samodyscyplina może brzmieć jak zachęta do tego, żeby traktować siebie jak ascetę, żeby odmawiać sobie różnych przyjemności, żeby być jak surowy rodzic, który mówi, to musisz zrobić, tego ci nie wolno. Być może istnieją osoby, które samodyscyplinę rozumieją w taki sposób, ale ja myślę, że samodyscyplina w swoim prawdziwym znaczeniu, w swoim najlepszym znaczeniu i w swoim głębokim sensie oznacza nic innego jak opiekę nad sobą. Czyli jest formą miłości. Czyli jest zachowaniem kogoś, kto wie, co jest dobre i co jest złe. I tak jak przy wychowywaniu dziecka, rodzic wie, co jest dobre, a co jest złe, a dziecku brakuje jeszcze wystarczającej wiedzy, więc na przykład dziecko ma ochotę na to, żeby zjeść lody na każdy posiłek. Na śniadanie, na obiad, na kolację niech będą lody. Ale dorosły wie, że lody, owszem, szczególnie jeżeli to będą zdrowe, wegańskie lody bez cukru, ale już to zostawmy, dorosły wie, że lody, mimo tego, że są smaczne, więc dają przyjemność, to nie dostarczają dziecku składników odżywczych, które są potrzebne do budowania zdrowia, do budowania siły, do poprawnego działania mózgu itd. Więc dorosły mówi, mądry dorosły, mówi dziecku, wiesz co, to jest dobry pomysł, żebyśmy sami zrobili zdrowe lody z mrożonych bananów i mrożonych owoców, ale wiesz co, zobacz, ja ci pokażę, jak działa ludzki organizm. Tutaj są ludzkie komórki, każda komórka potrzebuje dostać trochę białka, trochę zdrowych tłuszczy, trochę zdrowych węglowodanów, trochę zdrowej wody, żeby mogła poprawnie funkcjonować, dlatego że twój organizm to jest zlepek 40 bilionów maleńkich komórek i każda z tych komórek musi zostać nakarmiona, żeby dobrze działała. Więc lody to świetny pomysł na deser od czasu do czasu, ale na śniadanie zjemy coś, co da ci siłę do pracy i do myślenia. I na obiad, i na kolację też zjemy coś takiego, co jest pełnowartościowe, co jest pożywne, co jest zdrowe. I w ten sposób dorosły opiekuje się dzieckiem. I teraz chodzi o to, żeby być tym mądrym dorosłym dla samego siebie. Dlatego, że wiemy, że umysł czasami działa w sposób, który z jego punktu widzenia jest w naszym interesie, ale jeżeli spojrzeć na to obiektywnie, wcale nie jest dla nas dobre. Na przykład umysł mówi, jest nowy serial na Netflixie, usiądźmy i oglądajmy dzisiaj od rana przez całą noc, żeby dostać tyle nowej ekscytacji, tyle przyjemności, tyle przeżycia czegoś niespodziewanego. I z punktu widzenia umysłu, przyzwyczajonego do poszukiwania ekscytacji gdzieś na zewnątrz, to jest bardzo słuszne, dobre i zalecane rozwiązanie. Ale ponieważ ja jestem mądrym dorosłym i wiem, że to nie byłoby dla mnie dobre z wielu powodów. Raz dlatego, że przy takim natłoku informacji większość z nich i tak zostanie zapomniana. Dwa dlatego, że z oglądania serialu przez cały dzień nie buduje się niczego konstruktywnego, niczego dobrego w moim życiu. Więc znów, jeżeli mój umysł mówi, jest nowa seria, dawaj, siadam, odpalam, oglądam, nieważne jak długo, wszystko inne nieważne. A ja mówię do siebie, zaraz, ale przecież tu są rzeczy, które są ważne i które chcę robić, żeby budować moje życie. Jeżeli chcę być sportowcem, to codziennie trenuję. Jeżeli chcę być muzykiem, to codziennie gram. Jeżeli chcę być pisarzem, to codziennie piszę. Jeżeli chcę być jeszcze kimś innym,
to codziennie trenuję moją umiejętność po to, żeby być coraz lepszym. Poza tym są rzeczy, które dobrze by było, żebym zrobiła dla domu. Dobrze będzie, jeżeli wyjdę na spacer, na świeże powietrze, bo wiem, że to jest dla mnie dobre. Więc ja, jako mądry dorosły, widzę, jak zachowuje się mój umysł i mój umysł wiem, że jest trochę jak dziecko, które już wszystko chce rzucać i chce robić coś, co przyniesie mu chwilę przyjemności, ale ponieważ ja jestem mądrym dorosłym, to mówię, wiesz co? To fantastycznie, że jest cała nowa seria mojego ulubionego serialu. Mówię hipotetycznie, bo nie mam chyba ulubionego serialu. W każdym razie to fantastycznie, że jest cała nowa seria. Będziemy oglądać jeden odcinek dziennie i będziemy oglądać jeden odcinek dziennie dopiero wtedy, kiedy zapadnie zmrok. Dlatego, że jeżeli chodzi o to, żeby dać swojemu umysłowi, tak jakbyś dał dziecku, jasny, konkretny komunikat. I mówisz mu, tak, będziemy oglądać, ale mówisz mu też, w jakiej ilości i dokładnie kiedy. Dlatego, że wtedy takie postanowienie można łatwo dotrzymać. Nie chodzi o to, żeby sobie zabraniać różnych rzeczy. Chodzi o to, żeby mądrze zarządzać swoim życiem, czyli mądrze zarządzać swoją energią, swoją uwagą, której wcale nie jest nieograniczona ilość, tylko zdolność do koncentracji i uwagi jest ograniczona, więc dobrze najpierw, w pierwszej kolejności robić takie rzeczy, które wymagają wielkiego skupienia uwagi, bo oglądanie serialu nie wymaga wielkiego skupienia uwagi, jest raczej puszczeniem wszystkiego i mentalnym przeniesieniem się w inny świat i to, co się dzieje tam na ekranie, prowadzi nas dalej, więc nie wymaga żadnego wysiłku. Ale są rzeczy życiowo ważne, które wymagają wysiłku i te rzeczy warto zrobić jako pierwsze, w pierwszej kolejności każdego dnia. Więc nawet jeżeli mam ochotę obejrzeć jakiś odcinek serialu albo coś innego, to wiem, że teraz, powiedzmy, że jest rano i mój umysł mówi, chciałbym obejrzeć sobie film, a ja mówię, wiesz co, to świetny pomysł. Film obejrzymy na przykład podczas jedzenia obiadu albo film obejrzymy po zmroku, jak już zrobimy wszystko, co jest zaplanowane na dzisiaj. To jest samodyscyplina. Wiem, co jest dla mnie dobre i dbam o to, żeby to, co jest dla mnie dobre, zostało zrobione codziennie. Wiem, co jest dla mnie złe. I dbam o to, żeby to, co jest dla mnie złe, nie było robione. Żeby to znikło z mojego życia. Na przykład, użyjmy jeszcze raz przykładu serialu. Na przykład, powiedzmy, że pojawiła się nowa seria Twojego ulubionego serialu. Twój umysł mówi, tak, obejrzyjmy, będzie nam tak przyjemnie, będzie co chwilę coś nowego, takie to będzie przyjemne uczucie. I mówisz, dobra, to odpalamy. Siadasz przed telewizorem i oglądasz cały dzień. Oglądasz cały dzień, północy, kładziesz się spać o drugiej nad ranem, już obejrzałeś wszystkie odcinki, ale jesteś zmęczony, dlatego że to był natłok informacji. Poza tym cały dzień na siedząco, to jest bardzo wyczerpujące. A poza tym jest bardzo późno, więc nie będziesz mógł się wyspać. Następnego dnia jesteś zmęczony, jesteś rozkojarzony, masz okropne samopoczucie i myślisz sobie, że to było po prostu bez sensu, żeby tak oglądać ciurkiem wszystkie odcinki tego serialu. I to jest właśnie moment, kiedy jako przyjaciel i opiekun samego siebie, mówisz, aha, to był błąd, to jest dla mnie złe, nie powtórzę tego w przyszłości. I postanawiasz, podejmujesz decyzję, w jaki sposób unikniesz tego, czyli na przykład powiesz sobie tak, następnym razem, kiedy pojawi się cała seria mojego ulubionego serialu, to nie ulegnę ochocie oglądania wszystkiego od początku do końca, dlatego że pamiętam, jak źle czułam się następnego dnia. Miałem do siebie żal, miałem wyrzuty sumienia, poza tym byłem fizycznie zmęczony, byłem psychicznie rozkojarzony, więc to nie ma sensu, to nie było dla mnie dobre. W przyszłości będę unikał takiego zachowania i jeżeli pojawi się nowa seria ulubionego mojego serialu, nawet jeżeli będę miał ogromną ochotę ją obejrzeć, to nie zrobię tego, tylko będę oglądał jeden odcinek dziennie, po zrobieniu wszystkiego, co jest dla mnie ważne.
A to, co jest dla mnie ważne, napiszę na kartce, żeby mi nie umknęło. I w taki sposób samodyscyplina jest wyrazem miłości do samego siebie. Opiekuję się sobą. Wiem, co jest dla mnie dobre i pamiętam o tym. Jeżeli nie pamiętam, to zapisuję na kartce, ale ja już pamiętam, więc nie muszę tego zapisywać. Czyli wiem, że codziennie medytuję przez co najmniej 20 minut. Nie muszę tego zapisywać na kartce, tylko po prostu to robię. Codziennie wychodzę na dwór, codziennie uprawiam jakąś formę sportu, codziennie jem to, co jest dla mnie zdrowe. Dlatego, że kocham siebie, dlatego, że opiekuję się sobą, dlatego, że dzięki temu moje życie będzie lepsze, a ja będę zdrowsza. To jest bardzo, bardzo proste i logiczne. I na tym polega samodyscyplina. Nie na tym, że sobie coś narzucam i że sobie czegoś zakazuję, tylko na tym, że jako mądry i dobry przyjaciel wskazuję sobie, co jest dla mnie dobre i dbam o to, żeby to w moim życiu pojawiało się codziennie, a jednocześnie widzę, bo obserwuję siebie i widzę, co jest dla mnie złe i dbam o to, żeby to się w moim życiu nie pojawiało. Na przykład, kiedyś bardzo lubiłam słodycze. Uwielbiałam słodycze, miałam pełną szufladę różnych słodyczy do wyboru. Ale pamiętałam też, że jeżeli na przykład, bo mózg znów ma różne zachcianki i różne kaprysy, ponieważ słodycze te robione w sklepie, właściwie wszystkie słodycze, łącznie z owocami, które mają słodki smak powoduje uczucie przyjemności. Mózg zapamiętuje, jeżeli to sprawia mi przyjemność, to jest dla mnie dobre, chcę tego robić więcej. I jeżeli jako słodycze masz jabłka, albo pomarańcze, albo inne owoce, to dobrze, też oczywiście w umiarkowanej ilości. Ale jeżeli twój mózg nauczył się, że na przykład słodkie ciasteczka, albo tort, albo bezy, albo coś podobnego, cukierki, też daje ci jeszcze większe poczucie przyjemności, bo sztuczny cukier sztucznie wywołuje większe uczucie przyjemności w mózgu, dlatego jest uzależniający i niebezpieczny. Znaczy z innych powodów też, ale między innymi. Więc mózg zapamiętuje, budzisz się rano, mówisz, mam ochotę na taką wielką bezę z takim słodkim, tłustym kremem. Idę do kuchni i zjadam całą bezę. Ale pamiętasz, jak się potem czujesz? Pamiętasz, jak taki czujesz ciężar w żołądku? Dlatego, że to wcale nie było dla Ciebie dobre. Dlatego, że ani Twoje jelita, ani Twój mózg, ani żadna część Twojego ciała nie dostała z tej bezy z tłustym, słodkim kremem niczego, z czego mogłaby tworzyć Twoje dalsze życie. Twoją siłę, Twoją kreatywność, zdolność myślenia, zdolność chodzenia, biegania itd. Więc całe Twoje ciało mówi, tak, to było bardzo smaczne. Ale to wcale nie było dla mnie dobre. I czuję się po tym, jest mi mdło, jest mi słabo, nie mam siły, nie mogę zebrać myśli. Zapamiętuję to i mówię sobie, aha, miałam ochotę na tę bardzo słodką bezę. Zjadłam, bo tak mi podpowiadał mój mózg, żeby to zrobić. Ale ja widzę, że to wcale nie jest dla mnie dobre. Więc zapamiętuję, że następnym razem, kiedy poczuję ochotę na słodką bezę zamiast śniadania, to z całą pewnością tego nie zrobię, dlatego że pamiętam, jakie były tego konsekwencje. I nawet jeżeli mam na to ochotę, bo ochota nie jest czymś, nad czym mam kontrolę, ochota po prostu pojawia się we mnie, szczególnie jeżeli zobaczę taką bezę albo ją powącham, to pojawia się ochota. Ale po to mamy mózg, po to mamy umysł i po to jesteśmy istotami myślącymi, które mają moc podejmowania świadomych decyzji, że czuję ochotę i ode mnie zależy, co z tą ochotą zrobię. Czy pójdę za nią, nie zastanawiając się, nie myśląc, nie wkładając w to żadnego wysiłku, zjem i będę się potem czuła zgodnie z moim wcześniejszym doświadczeniem. Cześć Krzysztofiku. Zgodnie z moim wcześniejszym doświadczeniem będę się czuła słaba, będzie mi niedobrze, będzie mi mdło, będzie mi jeździło po brzuchu. Po co? Jeżeli to jest dla mnie złe, nie robię tego. Nie przynoszę słodkich
bez z kremem do domu, dlatego że wiem, że jeżeli zobaczę taką bezę, to będę miała na nią ochotę. Po co mam walczyć z ochotą na coś, co jest dla mnie złe? Lepiej usunąć to z pola widzenia. I oczywiście słodkie rzeczy jak najbardziej jako deser. I najlepiej nie pod postacią ciastka, tylko jako jabłko, albo pomarańcze, albo winogrona, albo jeżeli będzie sezon na inne owoce, to na arbuzy, ananasy itd. Samoakceptacja jest formą miłości. Kocham siebie, chcę o siebie dbać. Więc jeżeli wiem z doświadczenia, że coś jest dla mnie złe, to podejmuję takie działanie i takie decyzje, żeby to, co jest dla mnie złe, usunąć z mojego życia. Żeby mnie nie kusiło, albo żeby w miejsce tego, co jest dla mnie złe, zrobić coś dobrego, co przyniesie mi podobny efekt. Na przykład, jeżeli gdybym paliła papierosy, i wiem, że to jest dla mnie złe, bo wiem, jak okropnie czuję się po zapaleniu papierosa. Jaka słabość mnie wypełnia i jak brzydko pachnę i w ogóle. To na przykład po pierwsze usunęłabym papierosy z mojego pola widzenia i w ogóle z mojego domu, żeby utrudnić sobie odruchowe sięgnięcie. A po drugie spróbowałabym zastąpić czymś papierosy. Jeżeli wiem, że sięgałam po papierosy, żeby się lepiej skupić, skoncentrować, bo tak mój umysł uwierzył, to na przykład przygotuję sobie yerba mate, czyli ostrokrzew paragwajski, czyli zioła, które działają bardzo pobudzająco, bardzo sprzyjają myśleniu, bardzo poprawiają też samopoczucie, a przy tym są zdrowe, bo zawierają witaminy i minerały. I wtedy będę miała pod ręką szklankę wody, dlatego że yerba mate odwadnia, więc dobrze jest pić ją w towarzystwie wody, żeby się nawodnić. I będę sobie piła yerba mate, która zaspokoi moją chęć sięgnięcia po czegoś na zewnątrz, co pomoże mi się skupić, skoncentrować, a jednocześnie pozwoli mi uniknąć robienia czegoś, co jest dla mnie złe. Samodyscyplina to forma miłości. Dbam o siebie i dlatego dbam o to, żeby w moim życiu pojawiały się rzeczy, które są dla mnie dobre i unikam tego, co jest dla mnie złe. I tak, ponieważ nie mamy wpływu na to, co pojawia się w naszych myślach, jaka chęć na coś zdrowego lub na coś niezdrowego, na coś dobrego lub na coś szkodliwego, nie mamy wpływu na to, jaka myśl się pojawi, ale mam wpływ na to, co zrobię z tą myślą i po to jestem dla siebie kochającym dorosłym. Po to jestem w ogóle dorosłym człowiekiem, który myśli. I po to świadomie opiekuję się sobą. Samodyscyplina to forma miłości do samego siebie. Jeżeli dbasz o siebie i opiekujesz się sobą, to twoje życie jest coraz lepsze. I wszystko przychodzi ci z coraz większą łatwością.